Cześć, witajcie tutaj Lingowy Dziadzia. Nietypowa sprawa, tak naprawdę, bo w sumie związana z moim autem, z Audi. Napisał do mnie Paweł. Paweł? Adam. Kurde, Paweł. Przepraszam, zmęczony jestem. Właśnie skończyłem montować ogrodzenie. Trochę dźwigania jest. Adam. Jeszcze raz. Napisał do mnie Adam w sprawie oświetlenia wnętrza auta. Więc mu odpisałem, że już w LEDach mam, sam sobie coś tam wykombinowałem, kupiłem proste diody. On mówi, nie szkodzi, nie szkodzi. Mam firmę znajomego, czy on to prowadzi, nie wiem, nie wnikałem. Także to będzie albo reklama, albo antyreklama, bo być może będzie tak, że to, co zamontowałem u siebie teraz, będzie lepsze niż to, co dostałem. Ja już wcześniej sobie paczuszkę otworzyłem. Film miał powstać prawie że zimą, ale stwierdziłem, że ogarnę to szybko, bo z oświetleniem nie będzie dużo roboty. I teraz tak, zacznę od czego? Zacznę od dwie diody, które mają być rejestracja. I teraz tak, ja już kupiłem diody. W sumie to... O, kawa jeszcze. Diody, tu jest klicz, także muszą dawać niesamowicie. Kupiłem diody całość, gotowe. Czyli tam jest ich mnóstwo. Zresztą zobaczysz, bo będę chciał porównać właśnie z tą diodą, a te, które kupiłem, gdzie było za jasno i aż musiałem okleić i zrobić tylko jeden punkcik, bo praktycznie oświetlało mi asfalt, a ja tego nie lubię. Ma być delikatnie. I dostałem jeszcze mnóstwo diod takiego rodzaju. Bardzo mnie ciekawi to. Nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia. Jak na jakiś pstryczek? Kurde. Nie wiem, o co chodzi. I widzę, że tutaj jest Market LED, więc pewnie z tego sklepu, kurczę. Dostałem do tego jeszcze smycz, dostałem naklejki, no i taki brelok, kurczę. I co my tu mamy? Mamy klasyczne T10. I może być niezły ogień. Zobaczymy, czy będzie wywalać jakieś błędy. To pewnie pójdzie do... tak mi się wydaje, że to pójdzie do bagażnika. Tam nie mam w ogóle diod, także tam jest żółto, więc będzie zdecydowanie lepiej. No dobra, słuchaj, zrobimy tak. Ja wyłączę światło w garażu, pokażę ci, jak świeci u mnie na tych LEDach, które ja wymieniłem osobiście, które sobie kupiłem i stwierdziłem, że będzie całkiem fajnie. Czy jest fajnie? Tak sobie, zimne światło. I teraz tak, oczywiście pokażę to wszystko w GoPro. GoPro jest tak ustawione, że tak realnie oddaje światło i cień. Także tutaj z aparatem, jakbym wskoczył, to byłaby mogiła, bo aparat no, niestety służy do robienia zdjęcia, nie do nagrywania filmów. Fakt, że jakoś tam nagrywa, ale GoPro pod względem światło cienia, o, w ten sposób może ugryzę, jest zdecydowanie lepszy. No dobra, wyłączam światełko i zobacz, jak wygląda oświetlenie u mnie, jeżeli chodzi o wnętrze auta. No i jest ciemność. Ciemność, widzę ciemność. Gdzie jest klamka? Teraz sobie porysuję drzwi. Pyk, otwieram. Tak to wygląda. Zobacz, ciemno, strasznie. Ja widzę, no jest tak fajnie, delikatnie. Dla mnie troszeczkę za ciemno, rzeczywiście. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o diody z przodu. A teraz zobacz, diody z tyłu. Z tyłu to już jest w ogóle mogiła. Z tyłu to już nic nie widać. Gleba totalna. I takie małe dwa skunksy. Tragedia, co? I teraz idziemy do bagażnika. Otwieram bagażnik. Leta w górę i tak to wygląda. Słabiutko. Żeby nie było żółciuteńkie. Tak jak widzisz, klasyczne halogenówki. No dobra, biorę się za wymianę i zobaczymy. A, jeszcze rejestracja. To jest też ważne. Z rejestracją to później, jak już wymienię, to ci pokażę, bo tutaj jest troszeczkę więcej rzeźby. Okej. No jest jaśniej. Jest jaśniej. Zobacz. Dużo jaśniej. Powód?
z tego względu tylko, że zostawiłem stare diody, które ja sobie zrobiłem na kabelkach i wrzuciłem tam taśmy LED, więc no świeciły troszeczkę, znaczy można powiedzieć, że niech będzie, że tak samo. Dołożyłem teraz te diody z Market LED i jest jaśniej. Szkoda, że wcześniej na to nie wpadłem. Jeżeli chodzi o te soczeweczki, to rzeczywiście kurde, to ciężko mi określić. Wiesz co? Wielkiej różnicy nie ma. Wielkiej różnicy nie ma tak naprawdę. To jest tylko kwestia tego, że dorzuciłem dodatkowe diody. I to wszystko. I to już. To jest wszystko. Więc jeżeli chodzi o barwę światła, moje były bardziej chyba zimne. Tutaj tak troszeczkę jest to przełamane takim cieplejszym. Tył. Szału nie ma. No jak nie było. Tak naprawdę to. No zobacz. No. Tutaj powinna świecić dioda w dół. No tu świecą na boki, więc tutaj ciężka sprawa. I tutaj zdecydowanie sprawdza się żarówka. I dlatego ja tutaj założyłem inne diody. Ja zaraz Ci pokażę jakie. Ale przejdziemy teraz do bagażnika. No i tu jest lepiej. Zdecydowanie. Jeżeli chodzi w porównaniu do żarówek, tak. Zdecydowanie lepiej. Tu w ogóle bez dwóch zdań. Zimna barwa, lepiej doświetlone. Tu też. Zdecydowanie lepiej. No i teraz ostatnia rzecz. Słuchaj, co nas interesuje. Rejestracja. Czyli robimy co? Zapłon postojowy i zamykam. No to tu szarpnięcie z tej strony jest straszne. Ale zobacz, jakie tu jest szarpnięcie na glebę. I teraz, żeby Ci pokazać, o co chodzi, zasłonię tę diodę. Zobacz, tutaj tak delikatnie łapię. Widzisz? Bo tu sobie zrobiłem malutki kwadracik, żeby delikatnie podświetlało. A zobacz teraz tu. Ogień. Tak naprawdę z tyłu pół auta mam oświetlone. Tego nie lubię niestety. Jest mocna, barwa jest fantastyczna. Barwa mi się bardzo podoba, naprawdę. I ja tę diodę, ja ją trochę będę zmieniał. Ja ją ukierunkuję tak, żeby świeciła mi tylko delikatnym światłem, ale właśnie tą barwą. Barwa mi się bardziej podoba od tej. Ja mam tutaj taki mały kwadracik, a później Ci pokażę, znaczy za chwilę w sumie, tak naprawdę o co chodzi. No dobrze, to teraz tak, słuchaj, sprawa prosta jak nigdy dotąd. Jeżeli chodzi o rejestrację, oderwę. Zobacz, tu jest karbonik, tak jak widzisz. Odrywamy. O, poczekaj, daj mi chwilę. Zobacz, ile tu jest diod. Masakra. Świeci to strasznie, ale minus tego, bo to jest Chińczyk. Słabo łączy tutaj na pinach. Tu trzeba co chwilę poprawiać. I słabo, jeżeli chodzi o dopasowanie, o uszczelnienie. Naprawdę żenada. I dlatego z miłą chęcią zmienię, o tu jeszcze z owadem, z miłej chęci zmienię na tę diodową, ale żeby nie było tak pięknie, ta diodowa jest trochę za długa. O. Ciężko się ją zakłada. Znaczy długością to będą prawie te same. To się niczym to nie różni. Ona ma minimalnie, delikatnie, no jest, troszeczkę, no niedużo. Niedużo, no niedużo. Zaraz Ci powiem ile. No jest, 2-3 mm. Ma ostrzejsze te czubki i ciężko jest ją włożyć właśnie, poczekaj. Jakieś owady. Ciężko jest ją tutaj umiejscowić, ale jak się stosownie wygnie śrubokręcikiem, to wejdzie. No dobra, nie wiem, co tu jest biała farba zaznaczona, czy to jest plus, nie mam pojęcia. Dobra, idę montować to na auto i będę sobie je starał tak ustawić, żeby świeciło tak, jakbym chciał, czyli delikatna poświata, bo tu barwa jest fajna, taka ciepła, naprawdę taka przyjemna, naprawdę przyjemna. No jest całkiem nieźle, zobacz. Tutaj mogę powiedzieć, że jeszcze muszę przekierować tę diodę, bo jeszcze dla mnie jest troszeczkę za jasno, jeszcze świeci mi na zderzek. Ja wiem, GoPro tego nie oddaje, ale uwierz mi, że jest za jasno jak dla mnie jeszcze. Jeszcze delikatnie muszę ją przekręcić, tak żeby tylko była poświata
tej rejestracji, a nie oświetlony asfalt. Okej, ustawiłem. Co lepsze, albo co gorsze, zgubiłem z oryginalnego tę blaszkę, która rozpycha. Musiałem rzeźbić, wziąć z tego Chińczyka. I teraz tak, porównując diody, bo ja u siebie zamontowałem z tyłu soczewkowe, które świecą w dół. Można powiedzieć dookoła. Czy jest lepiej inna barwa? W sumie tył to samo, nic nie zmieniło. Przód miałem też takie żelowe. Też soczewa, która świeci w każdą stronę. W sumie też bardziej na boki. Różnica? Fajniejsza barwa, jeżeli chodzi o te płaskie. Te mi się fajnie podobają w bagażniku. Naprawdę rewelacja. Zrobiło się naprawdę przyjemnie biało. Ale największy, dla mnie najlepsza opcja, jeżeli chodzi o diody, to te z tyłu na rejestrację. Naprawdę barwa. Taka, kurczę, bo są różne zimne. I ta jest taka przyjemna. Ani zimna, ani ciepła. O, tak jak w nowych autach właśnie, w tych najnowszych teraz wychodzą z salonu i z tyłu widać, że ta dioda jest taka naprawdę przyjemna. Zimna, ale przyjemna. I ta właśnie taka jest. Czy zauważyłem różnicę pomiędzy tym, co zamontowałem? Nie. Tak naprawdę na szczęście dodatkowo dorzuciłem sobie te diody na podsuficie i mam jaśniej. A tak naprawdę różnica barw tylko. I to wszystko. Ja osobiście przy podsuficie zamontowałem sobie pasek LED. Dwa paski przylutowałem i dawało to na dwie strony. Teraz jest, no jest lepiej z tego względu, że doszła kolejna dioda. No dobra, słuchaj, Adam, dziękuję bardzo, że pomyślałeś o mnie. Czy diody fajne? No fajne i słuchaj, mocne. Kiedyś kupiłem takie diody, tu mi się od razu poodrywały. A te naprawdę, a i właśnie, z tyłu, żeby zamontować, no trzeba w Audi trochę porzeźbić, bo są minimalnie dłuższe, mają dłuższe szpice i te blaszki trzeba odgiąć. I ja kombinerkami tam próbowałem i skurkowane mocne. Nie dały się, kurczę, nawet te łebki, tak zwane główki, nawet się nie naruszyły. Także wykonanie, mistrzostwo. Nie wiem, do czego to jest. Do jakiegoś przycisku, bo tu jest taśma dwustronna, żeby sobie coś klikać, jakiś włącznik, przycisk podświetlany. Czuję, że to robi furorę, ale ja nie wiem, do czego to zastosować, więc Adam, jeżeli możesz, powiedz mi, podpowiedz, do czego mógłbym to zamontować. No dobra, z mojej strony wszystko. Taki szybki strzał. Dziękuję za diody. Co to za firma? Med to jest chyba sklep, Market LED. Chyba tak, z tego sklepu. Jakość jest fajna, naprawdę. Tutaj widać, że tutaj nie ma półśrodków, te diody. To wszystko jest pięknie przylutowane, naprawdę elegancko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!